Lech Wałęsa otrzymał przedsądowe wezwanie do publicznych przeprosin Piotra Dudy. Były prezydent Polski pokazał na swoim profilu na Facebooku grafikę przedstawiającą stare zdjęcie jednostki z OMO, wskazując na nim dzisiejszego przewodniczącego NSZZ Solidarność. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Lech Wałęsa nie przestaje zaskakiwać. Były prezydent i symbol Solidarności pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tym kanałem przekazał światu odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego za Smoleńsk, za co pozwał go prezes PiS. Wyrok jeszcze nie zapadł. Lech Wałęsa ostro o Piotrze Dudzie. Spotkają się w sądzie. Wszystko wskazuje, że teraz Wałęsa będzie sądził się z Piotrem Dudą. Sympatyzujący z PiS przewodniczący NSZZ Solidarność został oznaczony przez Wałęsę na Facebooku. Były prezydent opublikował kilka dni temu zdjęcie jednostki z OMO, wskazując, że w jednostce był Piotr Duda. Były prezydent grafikę mema podpisał jako Piotr Duda stał tam, gdzie kiedyś stało z OMO, a teraz stoi tam, gdzie jest Solidarność. Aktywność Wałęsy spotkała się z lawiną komentarzy. Wywołany do tablicy Piotr Duda odpowiedział bardzo szybko. Tygodnik Solidarność poinformował, że Wałęsa otrzymał przedsądowe wezwanie do przeprosin w ciągu 48 godzin. Przeprosił, ale nie do końca Wałęsa odniósł się do sprawy. W swoim stylu, przeprosił, ale za własną pomyłkę w opisie jednostki z OMO, w której miał służyć Duda. Panie Piotrze Duda. Przepraszam za opublikowanie nieopatrznie na moim profilu zdjęcia sugerującego, że stał pan tam, gdzie stało z OMO. Zdjęcie było opatrzone nieprawdziwym opisem. Pomylono jednostki. W rzeczywistości służył pan w dywizji powietrzno-desantowej. Autor zdjęcia wprowadził mnie w błąd. Nie zmienia to jednak faktu, że stał pan w stanie wojennym po drugiej stronie barykady niż my, ludzie Solidarności, napisał Lech Wałęsa na Facebooku. Jak łatwo się domyśleć, szef NSZZ Solidarność nie uznał takiego sprostowania. To nie są żadne przeprosiny. Wałęsa nie ma honoru. Będzie pozew, powiedział portalowi TESOL. PL przewodniczący Duda. Nie odniósł się jednak do merytoryki sprawy. Czy rzeczywiście to on znajdował się na zdjęciu wstawionym przez Wałęsę? Sprawę rozstrzygnie sąd. Portal tysol.pl pisze, że Duda w 1980 roku, jako 18-letni chłopak, pracował w Hucie Gliwice. Wcielono go potem do wojska, niedługo po upamiętnieniu masakry górników w kopalni Wujek,